Cześć, witamy wszystkich w kolejnym podcaście z Tawerny. Z tej strony Piotr Markiewicz, a wraz ze mną dzisiaj... Bartosz Stuła, także witamy Was, moi drodzy. I tym razem przychodzimy troszeczkę może z odmiennym tematem, bowiem nie wracamy daleko w przeszłość, a mianowicie blisko w przeszłość. Czyli chcemy mówić, co, Piotrze? Będziemy rozmawiać o zapowiedziach Egmontowych, a dokładnie zapowiedziach komiksów na rok 2025. Cała zapowiedź odbyła się nie tak dawno podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier w Łodzi. Tam mogliśmy dowiedzieć się niemal wszystkiego, co będzie Egmont wydawał w przyszłym roku. Niemal bo jak sami powiedzieli, nie są do końca pewni, czy czegoś nie dodadzą albo czegoś nie odrzucą, no ale to co wiemy od nich, postaramy się tu przedstawić. Dokładnie tak, zamierzamy tutaj omówić te najbliższe, z najbliższe wydania, które mamy nadzieję, że pojawią się na rynku, ponieważ cała oferta zapowiada się obiecująco, aczkolwiek wiadomo wszystko może się zdarzyć. No a my nie tracąc czasu chcemy zaprezentować Wam możliwe, że jedną z najkrótszych wersji naszego podcastu, ale oczywiście yy, równie cennego jak nasze poprzednie i także podcasty naszych kolegów które zostały nagrane e, także w tym roku, także Piotrze, no to w takim razie przejdę do pytania. Może, jako... może jeszcze tylko jedno krótkie tak. wspomnienie, że jednak a, tutaj jako fani w największej mierze skupimy się jednak na komiksach Marvela i DC, ponieważ w tym razem z Bartkiem czujemy się najlepiej, ale tak, o innych komiksach tak. też coś trochę dodamy. Dlatego z tego względu chciałem tutaj Piotrze powiedzieć, że no to Piotrze startuj z Marvelem w takim razie. Yy, zwłaszcza, że Marvel, zresztą tak jak i DC w tym roku mają swoje 85-lecie, no może DC nie, ale Batman ma 85-lecie, a Marvel ma jako wydawnictwo, tak, świętuje hucznie 85-lecie, więc oddaję pałeczkę tutaj specjaliście od yy, Marvela. Tak, ja, ja przepraszam, ale ten Batman ma 85-lecie, słyszałem, że coś z tej okazji ma być robione, czy to prawda Bartku, tak od razu troszeczkę cię zareklamuję? Oczywiście, że ma być robiony, aczkolwiek o tym yy, może troszeczkę później i na pewno Opowiem na jesień. Marvela. Dobrze, <grym> dobrze. Dobrze, no to w takim razie ja faktycznie zacznę. Zacznę od tego, co mnie osobiście najbardziej ciekawi. Znaczy akurat cały Marvel mnie ciekawi. Najchętniej przeczytałbym wszystko, co, co tylko wyjdzie, aczkolwiek pewnie nie mam aż takich mocy, żeby to, to wszystko dostać w swoje łapki i, i ze wszystkim się zapoznać. No ale to, co dla mnie najważniejsze, no to oczywiście X-Meni, i tutaj będziemy mieli kontynuację a, rządów X. Świetnie Hickman zaczął w rodzie X, to mieliśmy kontynuację, niedawno mieliśmy chociażby X mieczy dwutomowy, taki, taki tomik, który no świetnie się czytało, naprawdę była to ciekawa przygoda. Już teraz przeszliśmy do rządów X. Jeszcze w tym roku, nawet zdaje się w przyszłym miesiącu, wyjdą kolejne części, gdzie poznamy losy między innymi Wolverina, tak i, i będzie kilka innych innych ciekawych historii z tego świata. I to będzie rozwijane, będzie kontynuowane, więc jeśli wciągnęliście się w tę przygodę, no to nie będziecie zawiedzeni, będziecie ją mogli sobie czytać dalej. Bartku, miałeś okazję zapoznać się z rządami X, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, jeszcze nie. Aczkolwiek co do Marvela, Piotrze, oczywiście oddaję Tobie tutaj pałeczkę w 100%. Czytam Marvela. Staram się być na bieżąco, ale, no jednak DC stoi po tutaj, w, w, stoi raczej, ma większe miejsce w moim sercu, jedyne, zgadnij co ja chciałbym przeczytać z Marvela, może się domyślasz. E, strzelam w Moon Knighta. Nie, Piotrze, ale tutaj baboczka puściłeś. Co zostało wydane z Marvela ostatnio w Stanach? A, myślałem, że Ci chodzi, że rozmawiamy o tej ofercie, którą tu Egmont zaprezentował. No tak, Egmont też to zapowiedział. Czyli chodzi mi tutaj o Sknerusa kwarcza od Marvela. <noise> o, no tak. Wiesz co, o tym w ogóle nie pomyślałem jako o No właśnie wiem. I to jest dla mnie fenomen ze względu na to, że, to może tutaj ja troszeczkę przejmę pałeczkę. We względu na to, że to jest jeden z takich pierwszych komiksów Disney'a, który rzeczywiście zostanie e, wydany w pełni jako ta postać disneyowska, taka krw z krwi i kości przez Marvela, czyli przez tą oficynę komiksową, która została wykupiona przez Disney'a w 2009 roku. I wiemy, że te komiksy z Gwiezdnymi Wojnami były wydawane tak, e, od dłuższego czasu. Wiemy, że Marvel coś tam próbował działać. No, ale teraz, mimo wszystko, dostaniemy naprawdę prawdziwego e, dm, kapitalisty Disneyowskiego, tak? Z krwi i, no dobra, i piór, może tak to powiedzmy, tak? Z krwi kości piór. No i jestem naprawdę mile zaskoczony, że e, Egmont słucha e, fanów, czyta fora internetowe, czyta Facebooka i widzi, że Polacy chcą przeczytać Uncle Scrooge and the Infinity Dime, tak? Zresztą przetłumaczony przez Egmont jako Wojewódz Neroz i dziesięciocentówka nieskończoności. Naprawdę będę chciał to zobaczyć i powiem szczerze, że jak ktoś mnie się spytał, a chyba właśnie w okolicach premiery tego, tego tytułu, czy ja to kupię w angielsku, ja powiedziałem, a nie, bo liczę, że Egmont wyda. No i się nie pomyliłem, zwłaszcza, że cieszę się, że to zostanie wydane najprawdopodobniej w tym samym formacie, co Kaczogród Karla Barksa. Zostanie to wydane w formie takim zbiorowych oczywiście zeszytów, zbiorowego tomu, no i z tego co mówią, no ma odbyć się to jeszcze w tym roku, więc najprawdopodobniej w grudniu. No będę naprawdę, będę naprawdę rad, a jeśli to przesuną na początek przyszłego roku, też oczywiście nie będę tutaj e, miał jakichś dużych pretensji. No ale no to jest to, co chcę przeczytać właśnie z Marvela najbardziej. Piotrze, także ja A myślę, nie, że... Masz... Nie, na Moon nie czekasz, bo z tego co pamiętam też lubiłeś. No, lubię prostu... Moon nie mogę powiedzieć, że nie, ale szczerze powiedziawszy, jeśli by mi brakło kiedykolwiek funduszy albo czasu, to wiadomo, że Sknerus wygra z Markiem Spektorem, także no przykro mi, ale no nie, Kaczogród górą i Sknerus górą. Jasne. Dobrze, ale wracając do e, historii bardziej e, superbohaterskich, to e, kolejna pozycja, która przynajmniej mnie bardzo ciekawi, to są plany na Daredevila. Będzie Daredevil e, Classic będzie będzie powrót do, do, tych, do tych korzeni naszego bohatera, ale też będą nowości, bo pojawi się Devil's Reign, czyli będziemy mieli okazję zobaczyć moment, kiedy to nie Matt Mardok jest Daredevilem, ale staje się nim Elektra. Zresztą oni tam mają i wspólne przygody i Elektra w sumie przywdziewa kostium, kostium Diabła z Hell's Kitchen, więc na pewno będzie to, będzie to ciekawe. Zresztą już troszeczkę tak z tego amerykańskiego rynku Śledzę, co tam się dzieje i, i naprawdę ma to wysokie opinie wśród fanów, więc, więc super cieszę się, że, że dosyć szybko też Egmont wyda serię także w naszym kraju, więc to kolejna pozycja, która, na którą czekam. No Do klasyków też wrócimy, troszkę bardziej brutalnych, bo tutaj ma się pojawić Fury Max, czyli opowieść o, o Niku Furim oraz Sher Soviet i The Punisher War Journal. No tak, dosyć, dosyć mroczne, dosyć krwawe historie, więc no na pewno będzie, będzie coś dla fanów, będzie można poczytać. Co jeszcze mamy ciekawego? No, Eternals. Wprawdzie tak troszkę dziwnie nawet, że Egmont wydaje to teraz, bo zazwyczaj starali się różnego rodzaju komiksy wydawać w momencie, gdy wychodził jakiś film z MCU do kin, Tymczasem Eternals pójdzie dopiero teraz, zobaczymy jak nam się to przyjmie. Będziemy mieli też Venoma, więc, więc kolejny taki antybohater. No, oczywiście nie zabraknie Spidermana i w tej wersji klasycznej, z Peterem Parkerem i w wersji z Milesem Moralesem więc tutaj fani pajączka też zawiedzeni z pewnością nie będą. Co jeszcze? Co, co, może właśnie, może Ty byś jeszcze coś chciał tutaj dodać na razie do, do Marvela, dorzucić do tego, co ja powiedziałem? Może coś Cię tam zainteresowało? Hmm, wiesz, jeśli chodzi o Marvel, to tak jak mówiłem, ja jestem przede wszystkim z naszym Sknerusem. Ale faktycznie Moon Knight tego Jedna McKeya wydaje się ciekawą pozycją. Zwłaszcza, że tego Moon Knighta nie mamy wcale tak dużo na rynku polskim. Z tego co pamiętam, mucha wydała. Chyba ostatnio, nawet właśnie komiks z Moon Knightem, ostatnio, półtora roku temu. Tak. E, tutaj mieliśmy dwie serie, prawda, w, w ramach tego Marvel chyba Now i Marvel Now 2.0 e, o Moon Knightie. więc teraz jakby zupełnie inna perspektywa patrzenia na tego naszego nocnego ryce księżycowego rycerza jest, jest ciekawa. E, tak jak wspomniałeś, Panisher Sowiet to jest chyba też taka, taka rzecz, którą bym chciał może przeczytać, Zaznajomić się z nią. No i oczywiście, Spider-Man Miles Morales, który ma się ujawić, pojawić w tej serii Marvel Classics, to też jest coś, coś ciekawego. Natomiast to, co może zastanawiać Piotrze, czy nie, nie masz wrażenia, że Egmont teraz idzie bardziej w jakość, a nie w ilość? No, jest, jest coś w tym. To, to z pewnością, co może cieszyć odbiorca. Właśnie, i to samo zauważam po tej drugiej stronie, o której zaraz będę tutaj troszeczkę więcej mówił, czyli o, o DC. E, ale rzeczywiście, może to i dobrze, tak? W dobie, kiedy te komiksy no, wbrew pozorom zdrożały, ponieważ e, zwykły taki tom, który składał się z 4-5 zeszytów, jeszcze około okolicach pandemii kosztował 40 zł, teraz kosztuje 60. Także rzeczywiście tutaj cena jest no, większa o półtora razy, ale, ale chyba fanom bardziej zależy na tym, żeby ten rynek był solidny, a nie prawda, taki masowy, byle jaki. Więc to jest akurat dobra, dobra tutaj taka karta ze strony gmontu, że idą w tą jakość, a nie w ilość. No tak, zgadzam się. Natomiast jeszcze wrócimy na chwilę do Marvela. Czego jeszcze możemy się spodziewać? No nie zabraknie także Halka, Tora i żeby było ciekawiej, to również pojawi się Banner of War, czyli będzie Hulk kontra Thor, tak? Tak można określić tutaj ten komiks. Więc więc fani tutaj dwóch takich klasycznych superbohaterów Domu Pomysłów z pewnością będą zadowoleni. Tutaj scenarzysta Donny Cates, dosyć dobrze znany na pewno fanom, więc raczej powinno to gwarantować nam wysoką jakość tych komiksów, o czym właśnie w sumie przed chwilą Bartek wspomniał, także idziemy, idziemy jednak w jakość. Co jeszcze ciekawego na rynku, jeśli chodzi o Marvel? No, Amazing Spider-Man już oczywiście wspominaliśmy, klasyki i nie tylko. Będzie kontynuowana również seria Ultimate X-Men. Nie ukrywam, że jedna z moich ulubionych tych wersji alternatywnych, bo jest to naprawdę Ultimate, jest bardzo ciekawym światem w mojej opinii i te komiksy naprawdę świetnie, świetnie wchodzą. To jest, to jest w sumie seria, jeżeli ktoś nie miał okazji do tej pory się zapoznać, oczywiście zapraszamy na recenzję do ostatniej tawerny tych komiksów, ale można tutaj w skrócie też, też powiedzieć, że jest to taka seria, jak ktoś chce coś zacząć. No, wiadomo, ta seria o X-Menach jest skontynuowana przez lata. Te historie też to są momentami zagmatwane, trzeba czytać. Natomiast Ultimate można od pierwszego tomu spokojnie zacząć sobie czytać, zapoznać się z tą historią i, i bez problemu ją kontynuować. Bardzo dobry pakiet, taki Troszkę startowy. Również seria od, od X-menów będzie Destiny of X. Tutaj znów Wolverine, który spotka się między innymi z Deadpoolem, ale, ale nie tylko on, bo cała drużyna X-menów będzie miała troszkę, troszkę do zrobienia. Mają się pojawić. Również kolejna część Avengers, najpotężniejsi ziemscy bohaterowie. Tutaj mam pewne wątpliwości już, bo owszem, czytam tą serię od samego początku i ona jest strasznie nierówna. Są komiksy, te bardzo dobre, faktycznie, faktycznie ciekawe, ale, ale na przykład ostatni, który, który miałem okazję czytać, no to była już taka no spadek tej formy, więc... Naprawdę nierówno tutaj jest pisany ten scenariusz, więc trudno powiedzieć, czego się spodziewać. No ale skoro przeczytało się tam 9 tomów, no to trudno, żeby. No to, to prawda, przerwę ci tutaj. Ja też staram się ją śledzić na bieżąco, wbrew pozorom, mimo że jestem po drugiej stronie barykady superhero. Ale o ile mnie nie myli, w tym tej serii była wydana chyba era Honsu, prawda? Tak. Z, z Moonlightem i ten komiks. Miałem duże nadzieje, on mnie nie zawiódł, ale nie był czymś powalającym. I generalnie kolejne tomy, które czytałem i wcześniejsze, tak jak mówisz, to jest seria, która może fabularnie jest stabilna, ale czasami mam wrażenie, że rysunkowo to jest po prostu jeden wielki chaos na, na kartach komiksu, tak? E, tak, jeśli chodzi na przykład, też niedawno recenzowałem o e, Wejście Feniksa, gdzie właściwie on tam oprócz tam jest brak również fabuły, ale też trochę yy, brak, te, te rysunki są, bo tam w sumie scenarzyści postawili na to, żeby każdego praktycznie, no dobra, nie każdego, Marvel ma ich tysiące, więc większość tych bohaterów przerobić na wersję Feniks, więc jest Feniks Wolverine, Feniks Namor, Feniks Czarna Pantera, jakby po prostu wyglądali, więc trochę skupiamy się na tym. No i to jest taka typowa bijatyka w stylu Mortal Kombat, jeden na jednego, bijemy się i kto wygra rodzaj turnieju zorganizowany przez Feniksa. Dokładnie i jeden wielki chaos, który w zasadzie mógłby być, ale jakby go nie było, to nikt by nie płakał. Kolejny problem z serii, który jest, to to, że niektóre wątki są tu rozpoczęte, one nie są kontynuowane. Znaczy, one są, ale w innych komiksach. Więc jeśli ktoś zbiera tylko Avengers, to ma na przykład Wow, ale fajny wątek z Drakulą i nie ma. Zapominamy, tak jakby ten Dracula nigdy się tam nie pojawił, więc to takie, no trochę może od, odstraszać. Natomiast, już z tych lepszych rzeczy, które, które pewnie wielu fanów będzie chciało przeczytać, to będzie również kontynuacja Marvel Zombies. I tu będzie już ostatni tom z tego, co, co słyszałem podczas zapowiedzi. Seria zostanie zakończona. Super, to akurat jest powiedzmy sobie taki tytuł, na który można czekać, ze względu na to, że niedługo podobno ma się pojawić, prawda, serial. Też na tak, Disney, tak, tak, tak. plusie. No wiesz, niby Marvel Zombies już było w What If, ale to nie było to Marvel Zombies z komiksów, chociaż odcinek bardzo fajny. Tak, odcinek fajny, to prawda, zwłaszcza z tym finałem, mm. plot, cały ten Plot twist. Nie, to było udane. Także ta seria też jest udana. No i powiedzmy sobie, że chyba nawet DC tutaj nie sięgnęło po jakieś wielkie szczyty, próbując zrobić DC, ale to jest zupełnie inna historia. No i jeszcze na koniec jedna rzecz, o której warto chyba wspomnieć. Pojawią się również powieści graficzne. One też są od Marvela, aczkolwiek nie tak związane może z superbohaterami. Tutaj mamy Demon's Days i Demon Wars. Więc tak, jeśli ktoś lubi powieści graficzne, no to jest na pewno ciekawa forma komiksu. Taki, taki trochę inny rodzaj. Miałem między innymi okazję czytać Wolverine i Elektra. To jeśli ktoś lubi do tego jeszcze troszeczkę takie klimaty azjatyckie, to też powinien być z tego zadowolony. No dobrze, to teraz proszę bardzo przechodzimy do DC i jestem ciekaw co ciebie tam najbardziej interesuje, co pochwalisz, a co może zganisz, a może nie? No, cóż, co do zganienia, może zaczniemy od czegoś, co można rzeczywiście potępić, a potem co można poch tutaj pochwalić, ale pewno będzie się to mieszać yy, w trakcie mojej wypowiedzi. Powiem szczerze, że mam też takie wrażenie, patrząc na to wszystko, że DC jest troszeczkę mniej teraz wydawane. A może tak, różnorodność superbohaterska, która jest zaproponowana przez Egmont, jest mniejsza. Nawet ostatnio pisałem recenzję ostatniego tomu Flesza, Jednominutowa wojna. No i cóż, nie zapowiada się na to, żeby dalej kontynuowano serię Flesza w Polsce. Smutne, ale no cóż, taka jest rzeczywistość. Może ten rynek troszeczkę się przesycił, tak jak miało to miejsce u początku XXI wieku, kiedy T.M. Semik też wydawał strasznie dużo rzeczy i nagle, mu, no cóż, zniknął z rynku. Co tu dłużej mówić. Ale wracając do tych naszych wydań, mamy naprawdę postawienie przede wszystkim na postacie związane z Batmanem. No i tego jest naprawdę dużo. Ale nie tylko. No i do czego się odniosę? Może do tego, co jest wznowione. Może niektórzy z naszych słuchaczy, czytelników i widzów, oczywiście, tutaj naszego kanału na YouTubie zdają sobie z tego sprawę, a część może nie, ale. Egmont jakby ma wyłączną licencję na wydawanie komiksów DC Comics, tak? Piotrze, czy miałeś do czynienia ostatnio z jakimś komiksem od DC Comics wydawanym przez Egmont? A już jakiś czas temu, troszkę minęło od ostatniego momentu, kiedy czytałem y, Batmana, nie tylko Białego Rycerza. Tą, ten ostatni. O, to, no to, to jest ostatnia rzecz, którą przeczytałem. Kiedy pojawia się logo DC, pojawia się pod spodem DC Comics Polska. Jest taki napis malutki na układce. Czyli to świadczy o tym, że właśnie DC ma jakby tylko sprzedało prawa Egmontowi na wydawanie z tych swoich komiksów w języku polskim na rynku w Polsce właśnie przez Egmont, tak? No Marvela tak. na przykład ma jeszcze Mucha, tak można. No pocham, właśnie. Powiedzieć. A kiedyś Mucha też miała DC i od tej pory, kiedy to zostało sprzedane, chyba około 2014, czy nawet 2015 roku, to bo to się zaczęło pojawiać na, pamiętam, pierwszy raz w serii e, Batmana od tego New nowy DC Comics, tak, New 52, to wtedy już mucha przestała mieć te możliwości. Ale mucha, zanim do tego doszło, wydała kilka e, komiksów, kilka tytułów związanych z. Jeffem Lebem oraz Timem Sailem. To były takie naprawdę pokaźne komiksy o Batmanie, jak długie Halloween chociażby. No i widzę, że będzie to kontynuowane, i w ramach DC Deluxe zostanie wydany, e, wydany tytuł Catwoman Rzymskie Wakacje. Ja właśnie ten tytuł mam, ale od muchy. E, kupiłem go ponad 10 lat temu, albo, nawet, albo około 10 lat temu, i przyznam szczerze, że bardzo przy nim się dobrze bawiłem. I ta okładka, która się pojawia, taka minimalistyczna od Muchy, jest świetna. Tak samo jak pojawiało się to przy długim Halloween od Muchy, czy jeszcze jednym komiksie, chyba Mroczne Zwycięstwo, tak nazywał się ten komiks. Te okładki były minimalistyczne, a kiedy Egmont wznowił te komiksy, bardzo się cieszę, że je wznowił, ponieważ nowa generacja komiksiarzy ma możliwość zapoznania się z tymi tytułami. To Denerwują mnie niestety okładki. One nie są tak minimalistyczne jak rysunki właśnie tych dwóch autorów, o których wcześniej tutaj powiedziałem. Szkoda, i liczę, że Katłumen Rzymskie Wakacje, jeżeli zostaną wznowione, zostaną wznowione naprawdę z piękną, okładką minimalistyczną, jakby tutaj w tej, w tej stylistyce właśnie tych dwóch autorów. Co jeszcze? Cieszę się, że będzie kontynuowana seria Nightwing. Ponieważ ta seria, która jest wydawana obecnie przez yy, Egmont, no jest po prostu najlepsza, jaką DC wydało od wielu lat. Kiedy wspominam pierwszy tom i widzę ten panel komiksowy rozłożony na kilkanaście stron, no <coughs> mogę to nazwać to po prostu ekstazą komiksiarza. Nie ma czegoś lepszego dla oka, jak yy, właśnie ta historia. Co jeszcze bym tutaj powiedział, a mianowicie to, że pojawi się znowu też przedruk Batman Azyl Arkham. Dobrze i niedobrze, bo akurat z tego co widzę to stara wersja jest nadal dostępna. Na, na jakichś tam w, w jakiś księgarniach internetowych czy z drugiej ręki. Więc nie wiem, czy jest akurat sens, żeby to wydawać. E, co mnie martwi? Martwi mnie na przykład to, że nie wiem, czy w ogóle ujrzę ostatni tą, właśnie z tej linii DC, tak? czyli tego jakby świata e, o zombie, o, o tych zombie w świecie DC Comics. No cóż, mam nadzieję, że dokończą tą serię i nie utną jej tak jak zrobili to na przykład w, w tym serii DC Odrodzenie z Wonder Woman ponieważ brakowało mi czegoś. Naprawdę szkoda, że to ucięli. Co jeszcze tutaj, jeśli mogę wspomnieć o takich naprawdę ciekawych propozycjach, to mianowicie to, że w 2024 roku czeka nas taka niespodzianka, a mianowicie start papierowych wydań webtoonów z DC Comics. Chodzi mi tu przede wszystkim o przygody Rodziny Wayne'ów: tak? Batman Wayne Family Adventures oraz Red Hood Outlaws. To też mnie bardzo cieszy. Że zostanie to wydane, zwłaszcza że no, mamy dostęp gdzieś w sieci, ale taka papierowa wersja. No umówmy się, tak, Piotrze, że to zawsze cieszy, prawda? Jak można sobie złapać jakąś tą y, książkę, takie wydanie książkowe i przeglądać sobie z spokoju w ulubionym łóżeczku czy fotelu te komiksy. Też tak lubisz? Oczywiście, że tak. No, jak, jak, Jeszcze że ty, ten jak... zapach, nie tej farby, Ach. który. Och, to, to jest. To jest najważniejsze. Ten zapach to normalnie jak narkotyk czasami działa na, na takiego komiksarza. Także cieszę się, cieszę się, że podjęto tą decyzję. I e, z, chcą wydać oczywiście ten komiks. A jeszcze z takich klasyków, które notabene też Mucha wydała, a ma być przedruk, to jest All-Star Superman. E, czyli ta amerykańska seria komiksów Nomen Nomen stworzona przez wielkiego twórcę, czyli Granta Morrisona. Złożona z 12 zeszytów i wydawana na przestrzeni trzech lat. Tak? Od 2005 do 8 roku. No i cóż. E, tutaj jest jakby... Mm, pokazanie tego Supermana w takim okresie, w zasadzie bez czasu, coś jak gotam ten serial, tak, że to było miejsce bez w zasadzie takiego konkretnego czasu jakby najistotniejszych elementów, ale pokazanie tego clue, tego klucz, kim jest Superman, a w zasadzie może czym jest Superman. Także bardzo się cieszę, że to jest zostanie wznowione. Ale no też to mam, także ja nie wiem czy ja to kupię, czy w ogóle nie wiem, będę prosił się też o jakiś fragment recenzencki, bo ja to po prostu mam i ja to kiedyś już przeczytałem. Ehm, no a Piotrze, a Ty co byś powiedział jeszcze na temat? Może coś Ciebie zainteresował z DC Comics? Tak. Tak, owszem, znaczy ogólnie to też mówiłem, że z DC uwielbiam Batmana, widząc mnogość tych komiksów, naprawdę ja bym je chciał, ale już nie, mam czasu, nie miałbym czasu tego wszystkiego przeczytać, ale to tak pomijając, że jednak tego Batmana jest no multum, to prawie jak, jak w Marvelu widziałem tych właśnie X-Menów już wspominanych, bo przecież jeszcze punkty zwrotne będą, o których zapomniałem wspomnieć, no i Spidermana, którego też będzie dużo. A więc Batman no z jednej strony cieszę, z drugiej żałuję, że po prostu nie jestem w stanie tego wszystkiego czytać. Ale to, co mnie najbardziej a, tutaj zainteresowało, ja po prostu jestem fanem od zawsze, od dzieciaka, crossoverów. Widziałem, że będzie Justice League versus Godzilla versus Kong. O tak, o tak. I tam, gdzie Kong dostaje ten pierścień, prawda? Gdzie będzie zieloną latarnią, tak? No, tak. O, Czy do Korpusu tak. Zielonych Latarni zostanie, zostanie przyjęty. Będzie moja druga ulubiona postać obok, obok Zielonej Glutarni, czyli kaczora Dafiego, który też stał się latarnikiem. Nie wiadomo dlaczego, no ale cóż, la, latarnicy wiedzą kogo wybrać. Więc, więc nie wiem, jak jak ten Justice League versus Gorilla versus Kong wy, wyszedł, no bo on już przecież w Ameryce jest, tak u nas, jak, jak to się będzie prezentować. Ale ja z pewnością zaryzykuję, żeby to gdzieś dostać i, i przeczytać, bo ja no też, to jest intrygujące, naprawdę. Ja też, nawet jak to będzie wielki w cudzysłowie, paździerz komiksowy, to ja po, będę go eksponował na półce, na pewno. E, tak, ale jeszcze m, tak do DC i w sumie, no dobra, w, w pierwszej części DC, e, z tego co widziałem, to też coś będzie dla fanów mangi, bo ma być mangowy Batman? E, czy, czy, tak, coś, coś na pewno ma wyjść. E, słyszałeś coś tam, wiesz? E, tak, mają być kolejne serie związane z Batmanem e, oraz pro, kontynuowane te, które e, jeszcze nie zostały ukończone. A mianowicie mamy na, teraz e, dwie mangi wydawane, czyli ta manga e, związana z Batmanem jakby w takim nowo-futurystycznym Gotham, gdzie Robin oczywiście e, jest programem, nie człowiekiem. Żeby nie było. No i e, ta kwestia e, drugiej mangi, związanej z Jokerem bardziej. Także tak, e, DC stawia i powiem szczerze, te mangi są ciekawe. Nawet ta manga o Supermanie, ta manga gastronomiczna, również mnie wciągła. Chociaż jej nie recenzuję dla tawerny, to sam zopatrzyłem się w komiks i no, tak w wolnych chwilach czytam. Jeśli Na się koniec... Marvel. To, to to mangowo mają mieć z kolei rzeczy. Nie wspomniane tutaj jeszcze przez nas, do Star Wars, tak? Bo tam Leia ma być kontynuowana w wersji tej mangowej, chyba z Mandalorianinem, również, również mamy coś, coś dostać. No ogólnie tego Star Warsu będzie sporo, ale mangowe wersje, które już zresztą zostały u nas rozpoczęte, będą, będą kontynuowane. Zresztą bardzo się cieszę też a propos Star Warsów, że to jest kontynuowane, gdyż e, te mangi są. Star Wars w ogóle jest taką wielką opowieścią, tak? Gdzie można naprawdę dużo rzeczy tworzyć, tak jak w tych wielo tomowych historiach mangowych a te mangi nie są ani jakieś super drogie przystępne bardzo cenowo więc fajnie że to jest wydawane natomiast Piotrze nie wiem gdzie widziałeś ostatnio pingwina ten nowy serial jeszcze nie, bo akurat w tym tygodniu byliśmy na, owszem, na, wyjechaliśmy na Kopernikon, mhm. a więc nie miałem okazji, okazji obejrzeć tego pierwszego odcinka, jedynie co to widziałem, nawet zresztą u nas znowu polecimy, na tawernie jest recenzja pierwszego odcinka, że ogólnie jest chwalony. Dokładnie, mi się bardzo spodobał, co prawda mam ciut zastrzeżeń, no, ale wiadomo, to nie jest film ani serial o Batmanie, tylko film, znaczy serial o pingwinie, przepraszam. No i do czego zmierzam? Mam wrażenie, naprawdę mam wrażenie, że ktoś tutaj się wzorował na niedawno wydanym komiksie autorstwa Toma Kinga i Chipa Zdarskiego, właśnie Pingwin. I z tego co wiem, Egmont chce wydać też tą serię, a mianowicie ta seria jest o tym, jak Oswald Cablepot w zasadzie no, działa. Ale yy, Oswald Cablepot tak naprawdę działa po tym, jak przeszedł na emeryturę do Metropolis. Także co się potem dzieje? No nie będę tutaj zdradzał, zachęcam do kupienia, ale go tam też się pojawia, oczywiście, w tej całej historii. Także jest zjednoczenie tych dwóch światów tych dwóch zupełnie odmiennych jakby miast, które są nocą, yy, nocą i dniem jednocześnie. Także na pewno czekam na tego pingwina i czekam także na Tytanów Toma Taylora, gdyż ci tytani bardzo mi przypominają taki klasyczny run, który był tworzony w latach 80. No, zobaczymy, zobaczymy. DC jeszcze będzie kontynuować Hellblazer'a. Jeśli jeśli ktoś lubi tę serię, to, to także może być zadowolony, że, że dostanie coś również tutaj e, z tego Dokładnie. I wiesz co jeszcze zostanie wydane? Creature Anno. Commandos. Creature A, no tak. Zresztą... No bo Sandman również, to też w sumie DC, więc Sandman również, również będzie, tak? Wyjdzie serial tak, Netflixa, więc pewnie będą fani kolejni, którzy będą chcieli przeczytać. Wiesz, e, tak, ale ci przerwałem teraz. Sandman jest taką klasyką, właśnie, więc tak jak mówisz, to nawet bez serialu powinno być wydane. Oczywiście. Jakby ktoś tego nie wydał, to po prostu no grzeszy. No grzeszy i powinno się prawda, z nim tutaj odpowiednio rozmówić. Niemniej ten Creature Commandos, to jest coś fajnego, ponieważ jak wiemy, niedługo James Gunn yy, ukaże nam to swoje dzieło, które wpisuje się w tą jego nową wersję yy, świata kinematograficznego DC, ale kto będzie odpowiedzialny za to, moi drogi? Wiesz, kto jest za ten komiks odpowiedzialny? Kto? Nie, za komiks, akurat, który będzie wydany u nas w Polsce w serii DC Horror, jest Dawid. Dust Malcian, czyli ten osobnik, który by grał w Entmenie. Mhm, mm mm -hmm. Kojarny, oczywiście. Tak. Także super sprawa. On zresztą też grał chyba w Su The Suicide Squad e, Polkadot, tego przestępcę. Co chwilkę się pojawił, ale, ale był. Także dla mnie jest na tyle to ciekawe, że ja specjalnie tylko kupię ten tom, czy go, prawda, tutaj poproszę do recenzji, aby. Zobaczyć, jak dobrym scenarzystą jest ten aktor, ponieważ on robił na mnie duże wrażenie. A tutaj, no, zobaczymy, czy mnie przekona swoją historią opowiedzianą. To może być ciekawe. Tak, no, a się i... Creature Commando zostało na panelu wpisane jako DC Horror. Taka seria tam również tak, ma się tak właśnie. pojawić Sergeant Rock versus Army of the Dead. Mhm. Co, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czekam na to z niecierpliwością. Tak jak czekam, chociaż to może się nie wpisywać w żadną klasykę DC, e, Ronin, Franka Miller'a. Akurat tego komiksu mi brakuje, więc sobie go uzupełnię do kolekcji, chociaż znam tą historię. No tak. To pewnie to tak samo jak ja, tak do Epic Collection kolejnego Wolverina, mimo że już wiem, co tam czegoś no spodzie, co będzie, no ale, ale nie mógłbym po prostu pominąć. Nie? Także i jeszcze jedną rzecz a propos naszego subka zapomniałem wspomnieć, to jest Superman, yy, no właśnie, znaczy nie, wspomniałem już o nim, tak, czyli na te wszystkie pory roku, yy, to też jest ciekawa pozycja, także generalnie jest naprawdę dużo tych rzeczy, ale mój drogi, a jak się zapatrujesz na Disneya? No bo już wspomnieliśmy naszego kaczorka. No ja bez kaczorka to żyć nie mogę, ale czy spojrzałeś w ogóle na coś, co było ma być wydane właśnie w ramach, powiedzmy sobie, tych komiksów disneyowskich? Czy znaczy, wiesz, ja akurat nie chciałem ze mną jechać do Łodzi nie wypominam ci, ale nie pojechałeś. Ja byłem na całym panelu, więc widziałem wszystkie, przez całą tam godzinę siedziałem i widziałem wszystko absolutnie co. Co jak zapowiedział, więc tak. Widziałem również zapowiedzi Disneyowskie. I czy coś cię zaciekawiło? E... Poza twoim ukochanym kaczorem Donaldem, którego ci nawet zdjęcia przysyłałem, jak tylko się coś pojawiało. Nie no, oczywiście fajnie, że, że lecą dalej z tą klasyką, czyli, czyli będziemy mieli klasyczne baśnie Disneya, tak zdaje się ta seria nazywa, mhm. chociaż e, idą też nie tylko w te klasyki, które mieliśmy wcześniej, typu Piękna i Bestia chociażby, ale też e, w te zupełnie nowe produkcje, jak nie wiem, Wajana, tak? Więc, więc w mi i, i starsze i nowsze produkcje będą, więc na pewno e, dla fanów Disneya. I też dla, dla młodszych odbiorców jest to jakieś, jakiś rarytas, na który warto, po który warto sięgnąć. Ja czekam na Pocahontas, tak powiem szczerze, yy, która chyba ma być wydana nawet na początku roku. Bo pamiętam, że te komiksy Disneya ja też kiedyś były wydawane w ramach yy, serii yy, wydawnictwa De Agostini. No i akurat Pocahontas ja pamiętam, że jakoś tak była szybko, że, że jak szybko przyszła, tak szybko zniknęła, chyba było duży popyt. Albo może nawet wydawca nie dał aż tyle rzeczy, tych, nie wydrukował tyle tomów, żeby mm, zaspokoić głód czytelniczy. No ale zobaczymy. Natomiast ja z Disneya bardzo mi się podoba to, że mają być antologie, właśnie z postaciami Disneya, gdzie pierwszy tom no, kompletnie ma być poświęcony yy, ukochanemu mojemu dońkowi, tak, Kaczorowi Donaldowi. I mają być to tomy wydawane po mniej więcej te 200-300 stron. Zobaczymy. Jedną taką antologię no w zasadzie już wydał Egmont w związku z tym, że były urodziny Kaczora Donalda, 90. w tym roku. Eee, no, tutaj chcę jeszcze raz jedną zrobić antologię. ciekawy jaki będzie dobór tych komiksów. Ale jak najbardziej. Tak samo jak chcą wydać jeszcze jedną Jedną, prawda, serię związaną z gigantem. Tych serii mamy też od groma. Trzymam kciuki, naprawdę nie wiem, czy taki będzie odzew ze strony czytelników, żeby aż tyle komiksów czytać. Ale niech coś się dzieje i bardzo dobrze, że coś się dzieje na tym rynku. I jeżeli teraz kaczora dużo wydają, to może za chwilę będą mniej go wydawać, a będą lepsze po prostu historie z nim, prawda, pojawiać się na... Mój ukochany Miki tutaj... też na pewno gdzieś będzie. Nie, nie, tutaj już przestańmy. Myszko Miki, to nie muszę aż tak bardzo czytać. Jak się gdzieś tam pojawi przy kaczorku, jak najbardziej. A może, drogi Egmoncie, jeżeli mnie słyszysz, to może byś wydał właśnie jakieś... Crossovery z Mickey i Donaldem, tak jak kiedyś był, taki crossover o pluskwie milenijnej, pojawiający się w czasopiśmie Cachor Donald na przełomie, e, prawda, d, tych, tego XX i XXI wieku. No to na, to na to może bym czekał, ale na samego Mickiego nie. Przeczytam, ale nie czekam. Ja chciałem cię troszkę sprowokować, żebyś nie mógł tutaj na, na wizji czekać. Ja wiem, ty, ty znasz moje podejście do Mikiego, ale nie będę tutaj się po prostu wywnętrzał, bo nie jest na to czas i miejsce. A zresztą, może nas młodzi czytelnicy yy, czy słuchacze. Tutaj też, też słuchają, śledzą i jak ja się wywnętrzę, to po prostu zniszczy im dzieciństwo. Także no dobrze, nie. Dobrze, dobrze, to ja już to zostawię, żeby cię faktycznie nie sprowokować. Za to zmienię trochę e, historię, trochę komiksy. A na co jeszcze ja czekam? No, przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że Egmont będzie kontynuował serię Światok Aquilonu do tej pory mam wszystkie komiksy z serii Elfy, ten Świadek Filonu Elfy, bo tam wiadomo jest kilka serii, są Krasnoludy, Magowie, Orkowie, ja akurat tutaj najbardziej Elfy lubię, nie mówię, że inne komiksy są gorsze, absolutnie nie, bo to jest po prostu fantastyczny świat, zresztą też troszkę z Hubertem, który z kolei inne, inne części recenzuje, bo robimy to praktycznie na zmianę z naszym kolegą z redakcji, opisaliśmy, dlaczego ten świat nas zachwycił, co w nim jest takiego wspaniałego, no co liczymy dalej, i faktycznie ten świat Akwilonu będzie się ukazywał tak jak do tej pory, czyli jeden komiks na miesiąc. Czyli w przyszłym roku dostaniemy co najmniej 12 komiksów związanych z tym uniwersum. Jeśli ktoś nie słyszał jeszcze o tym, to jest to seria jest to komiks europejski, tworzony we, we Francji, więc no. Niby z jednej strony klasyczne fantazy, gdzie mamy właśnie wspomniane już fantastyczne rasy, tak, troszkę jakieś tam elfy z łukami, krasnoludy z toporami, więc typowa klasyka, ale mimo wszystko te historie są tak dobre, tak mają zaskakujące te plot twisty, że, że warto to przeczytać. No i fantastyczna szata graficzna, więc bardzo się cieszę, że Egmont z tego nie rezygnuje. Zresztą widzę, że tych fanów przybywa, więc będzie na pewno tutaj co czytać. To prawda, zwłaszcza jak będziesz miał co miesiąc Jakiś kolejny tom, no to całkiem spoko. No aczkolwiek no, na pewno o elfach nie zapomnę, ale to nie będą tylko elfy, tak? Jeżeli dostaniemy elfy w jednym miesiącu, to w kolejnym będą na przykład krasnoludy, a w kolejnym tam magowie. No ale raczej, tak jak mówię, nie tylko elfami tutaj żyję, więc, więc te inne też będę pewnie chciał gdzieś tam zobaczyć. Tym bardziej, że nadal liczymy, że w końcu zrobi się tutaj jakiś event, tak jak u Marvela, będziemy mieli jakieś, jakieś tutaj crossover. Że faktycznie te rasy będą miały jakieś wspólne zagrożenie i, i gdzieś nam to zmierza, bo póki co to są bardziej opowieści troszkę takie e, każda niezależna, no niby dziejące się w tym samym świecie, ale jednak niezwiązane do końca ze sobą. Więc fajnie by było, żeby jeszcze tu na końcu e, albo w trakcie po prostu było coś, co wszystko nam powiąże, no ale zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. No ja jeszcze tak może nie wiem, czy powolutku troszeczkę kończąc, ale też jakby abstrahując już od tych, tej superbohaterszczyzny, trykociarzy, kapitalistów, kaczych, elfów i tak dalej, co mnie też zaciekawiło, a mianowicie parę komiksów, które ja czytam. Jako takie moje guilty pleasure, jakbym mógł, to bym w zasadzie wszystkie czytał, ale takie tytuły, na które faktycznie czekam, to jest przede wszystkim kontynuacja tych komiksów Agaty, Agaty Christie i ma być Randewu w Bagdadzie. Na pewno to przeczytam, ze względu nawet na to, że w tym Bagdadzie były i bardzo mnie kręci jakby i powieści Agaty Christie i osadzone w tych różnych dziwnych miejscach na świecie. Co jeszcze będę czytał? Na pewno będę czytał adaptację literatury. Ta seria mi się podoba. Ona, co prawda, mam wrażenie, że jest skierowana trochę do dzieci, ale ostatniego mohikanina przeczytam. Dzwonika z Notre Dame? Może przeczytam. Wojny i Pokój? Raczej nie, bo obawiam się, że to będzie komiks tak duży jak cała powieść, więc to, to mówię temu nie. No i mitologiczne te komiksy, które się pojawiają: Midas, Apollon, Atena. Może po Midasa sięgnę. Także cieszę się też z tego, że e, gdzieś tam ten komiks, powiedzmy sobie, bardziej frankofoński e, jest też brany pod uwagę przez Egmont i będzie po prostu no, wydawany u nas w Polsce, tam gdzie tego komizu frankofońskiego nie jest wcale aż tak dużo. Mają być też kontynuowane oczywiście znowienia z Asterixem, więc te oczywiście w twardych okładkach. Nowe. Tak jest. Ja z kolei znowu coś dodam od siebie, dorzucę, skoro tak na zmianę, na co jeszcze czekam. No, mają być przynajmniej dwa albumy z serii Dungeons and Dragons. Jako czynny gracz RPG, żyjący w świecie Fejrunu w jakiś tam sposób, cieszę się z jednej strony, że to będzie. Z drugiej trochę się martwię, bo jednak mieliśmy troszkę już tam zamkniętą serię związaną z Baldur's Gate, gdzie między innymi znany pewnie z Gier doskonale Minsk, jego chomik był, grali jedne z głównych ról. Było to w jakiś sposób zamknięte? Czy jest potrzebna kontynuacja? No w sumie czemu nie, zobaczymy, ale nie tylko o tej drużynie będzie, będzie również drugi komiks z tego świata. Jak to wyjdzie, zobaczymy, na pewno, na pewno sięgnę, no bo po prostu pominąć tego bym nie mógł. No, i mój drogi, ma być też kontynuowane oczywiście e, tytuły z. E, o ile mnie pamięć, nie mieli Dark Horse Comics, i to jest przykładowo Black Hammer. E, tak, e, czyli ten Czarny Młot. On też, z tego co pamiętam, był wspomniany i zresztą o wdzięcznym tytule The End, czyli koniec. Ma być też u, u, u i Jojimbo. Też to jest coś istotnego podkreślenia. Ja, co prawda ja nie jestem wielkim fa fanem tego królika, ale dobrze, że to jest dalej gdzieś yy, pokazywane, yy, ukazywane na naszym rynku. Wiedźmin ma także żeby zostać wydany. Tak. No, jak zwierzęta. wspomniałeś o Dark Horse, no to nie zabraknie też Halboja. Halboja jak najbardziej, tak. Także no mimo wszystko, gdzieś tutaj się nam to wszystko pojawia naprawdę spójne i nie tylko idziemy w masówkę DC i Marvel, ale także w te naprawdę istotne powiedzmy sobie no komiksy inne poza Poza tym głównym mainstreamem. Słuchaj, no i nie zapominajmy też o polskiej klasyce, bo Kajko i Kokosz będą dalej kontynuowali swoje przygody, będzie dalsza część przygód Jonka, Jonki i, i Kleksa. A zobaczymy i też te, te młodsze wersje Kajko i Kokosz. Zobaczymy też te troszkę nowsze polskie komiksy, jak chociażby wysoko cenione Delisie. Mhm, mm to prawda, to ta prawda. Także, no, ten komiks dziecięcy też gdzieś i chyba jeszcze, o ile mnie pamięć nie myli, ma być wydany ten Indianin, Jakari. Eee, też ze trzy nowe tomy mają się ujawić. No i Lucky Luke w pewnej nowej postaci. Eee, o o tak, ten... tak, 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 to faktycznie tutaj no, e, tworzony o, przez Niemców. Tak, i mój drogi, to co ja najbardziej czekam od no, trochę tutaj może tak ładnie zaknę cholera od naprawdę dawna, a mianowicie cowboy w bawełnie. To było wydanie chyba z 2021 roku czy 2022. Naprawdę chciałem zobaczyć tego Kowboja, który gdzieś tam jest na tym Deep South i patrzy na wiesz, tych niewzniewolonych czarnoskórych no, osobników pracujących na bawełnie, i gdzieś tam ich będzie ratował. No, I kurde, i nie mogę się doczekać przez Egmont. No, a nie chciałem sięgać po zagraniczne wydania, a teraz wreszcie będę mógł, dlatego ta najnowsza, jedna, chyba to jest przedostatnia y, historia, wydana y, z, z udziałem Lakiluka, ale czekam ogromnie. Zresztą smurfy też nowe mają zostać wydane. E, kontynuacja Witch, jeśli chodzi o komiksy dla dzieci, tak. Mhm. Mm a jeśli mogę jeszcze ponarzekać, to tylko nie rozumiem, dlaczego znowu Flashpointa chcą wydać. Flashpoint już został tak przemielony w Polsce, a chcą wydać to jeszcze raz. Było w serii wielka kolekcja komiksów DC Comics, bohaterowi złoczyńcy DC od Ashet w formie DC Classic. Przepraszam, że tak odszedłem od tematu, ale strasznie mnie to zbulwersowało, bo sobie przypomniałem, że po cholerę piąty, przepraszam, raz, dwa, trzy, cztery, no, ta, nie, raz, dwa... Trzy, to czw cz cztery, nie, no dobra, no któryś raz w rzędu wydają to samo, no po co, no po co. To jak stary dziad już marudze, ale... jest a a, jesteś ja... starym dziadem, no co? Nie, no powiedzmy sobie, dobra, no, e, je... no ale no, nie no jestem... Jeszcze... Jeszcze to masz chyba tak warto tak. dodać dla tych, którzy czekają, dla fanów Mang, wspomnieliśmy tutaj o Star Wars, o Odyssey, natomiast zdaje się, że z Mangi jeszcze chyba tylko Egmont Twisted Wonderland mm -hmm, będzie kontynuował. Tak. No ale myślę, o, że fani no. Mang nie muszą aż tak bardzo narzekać, bo są inne wydawnictwa, które lubują się i dostarczają nam naprawdę ciekawych tytułów, tych całkiem nowych i, i tych starszych, bo przecież mieliśmy niedawno czardziejkę z Księżyca, ale wychodzi tam dalsze części Spikes Family, więc a, tutaj jest w czym wybierać. No ale Egmont tak. Postawił no, jednak na, na trochę inną wersję komiksową. Także się cieszę z tego. Także, no Piotrze, cóż, z mojej strony na razie to wszystko. Nie będę tutaj słuchaczy e, zanudzał, zwłaszcza, że podejrzewam, że nas usłyszą już niebawem z kolejnym tematem, prawda? Oczywiście. Także my tutaj staramy się szykować dobry, strawny kontent dla uszów e, naszych e, drogich wielbicieli. Tym drogą, tak od razu może dodamy dla naszych fanów, że jeżeli chcielibyście, żebyśmy o czymś podyskutowali, czy to my, czy nasi koledzy z tawerni, to piszcie śmiało w komentarzach. No, na pewno w naszej redakcji jest dużo osób i gdzieś ktoś, każdy zainteresowany jakimś tematem się znajdzie, o czymś można podyskutować. Możecie nam wskazać, czego chcielibyście posłuchać oczywiście, każdy głos zabierze. Pamiętajcie, że możemy rozmawiać na różnego rodzaju tematy, od nostalgii, którą miedlimy z Piotrkiem dość mocno, po rzeczywiście te filmy, czy współczesne, moi drodzy, czy przeszłe, komiksy, różnego rodzaju maści. Mamy specjalistów czy... od gier komputerowych i planszowych. Planszowych, dokładnie tak. Od literatury, także fantastycznej, science fiction i tak dalej. Także z chęcią naprawdę będziemy tutaj, e, Czytać wasze komentarze i reagować na to, co chcecie usłyszeć. A z naszej strony zapowiada no, się, że w najbliższym czasie może coś faktycznie o tym Batmanie. Czy to na żywo, czy to w eterze, ale na pewno coś usłyszycie. A my z Piotrem szykujemy kolejne teksty i szykujemy, oczywiście, kolejne podcasty dla Was. Tak jest. No ale na dzisiaj kończymy, jeśli chodzi o ten wątek nowych komiksów Egmontowych na rok 2021. Nasz najkrótszy podcast. He, he, he. I tak wyszedł dłużej, niż, niż myśleliśmy. Także dziękujemy wszystkim za słuchanie. Pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy na kolejne podcasty. Żegnałem się z wami. Tak Bartek Stuła, także dziękuję wam bardzo i, za I Piotr Markiewicz. Dziękujemy i, 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 życzę, i czekamy na, na wasze komentarze i, i reakcje. I reakcje. Do zobaczenia, do usłyszenia, moi drodzy. Pa.